A oto wyniki rozegranego w Gąsawie drugiego turnieju wojewódzkich eliminacji kujawsko-pomorskich do Mistrzostw Polski w halowej odmianie hokeja na trawie w kategorii wiekowej młodzik. W kategorii wiekowej młodziczka po dwóch turniejach rozgrywką przewodzi zespół LKS-u Gąsawa. Pozostałe miejsca zajmują w kategorii wiekowej młodzik po dwóch turniejach rozgrywką przewodzi zespół UKS-u Bałagany Łubianka. Pozostałe miejsca zajmują. Następny turniej zostanie rozegrany w Rogowie 13 stycznia 2024 roku.